Macie minutę, żeby zamienić swój cały outfit poza bielizną na płeć przeciwną! Na płeć! Ej, co to znaczy na płeć przeciwną? Ja biegnę do Maji! Ja biegnę do pokoju Michała i Dominika! A cały outfit? A mogę być goły na chwilę? No chyba kiedy być gołym! Cały outfit z gościami, ja pierdzielę, dobra! Proszę nie patrzeć w tym momencie na mnie! W dzisiejszym odcinku będą mieli kilkanaście takich zadań. Każdy z nich ma po 5 żyć. Zobaczymy, kto będzie miał tych żyć najwięcej. Ta osoba wygrywa 2 stówy. A jeżeli komuś skończą się wszystkie życia, to po prostu odpada i nie może grać już dalej. Szybko, szybko, życie Michała, Jestem w pokoju Mai. Bierzemy sukienkę, bo to będzie najszybsze. Najgorsze jest to, że Maja ma rozmiar buta jakieś 5 rozmiarów mniejszy od mojego, ale wciśniemy się w jakieś. Mam! Jesteś tak od Kamana. Czas, stop! Już zrobiła! Jestem ubrany, ubrania Mai, tylko mam cycki na wierzchu. Dobra, jest! Przebrałem się, szybko. Powiedziałam bez bielizny! A, ja szedłem z bielizną. Patrzcie, na tą gołąb. No dawaj, 360, obrocik. Ej, to są moje rzeczy? Nie, to akurat by są moje, to by może być bluza twoje. Ej, to są moje rzeczy? No. Ej, ale czemu, czekaj, masz buty i dół niezaliczony, bo ja, to miało być płci przeciwnej. Aha, ja usłyszałem z mapą. What the fuck? To były pierwsze rzeczy, które chwyciłem z swojej szafy i stwierdziłem: sukienka! Nie będę musiał ubierać spodni! I zerwałem po prostu pierwszą rzecz. Widzę, ty tak jak ja masz tył do przodu. Tak, tak, ja tył do przodu brałem. Ej, to czyli bez sensu, że poleciałem szybko falstartem, bo nie usłyszałem do końca zadania. Tak. No dobrze, teraz też życie jako jedyny. Jeżeli te ciamajdy stracą wszystkie życie przed zakończeniem w ogóle zadań, to będę musiała coś wymyślić, nie wiem, wymyślę im jakieś zadanie, które pozwoli im zebrać życia, bo jak widać po Michale może być ciężko. Dobra, ze wszystkim. Mamy z Olkiem życia, Michał nie ma, idziemy się przebrać. Wasze następne zadanie, uwaga, w minutę musicie ugotować ciepły posiłek, start! Co? Ciepły posiłek? Zupę, posiłek. Ciepłe, ugotować! Oczywiście zrobić, ugotować! Tak, moja woda strzelnika! Nie, ja 43 sekundy zostały! Ciepły posiłek. O, dobry pomysł! Daj, daj mi też, proszę! Nie chcę nic mówić, patelnia jest podgrzana! 25 sekund! Ciepłe, ciepłe, ciepłe! Wpadaj szybko teraz! Już teraz wpadaj! Ile czasu? Ciepłe! Dotknij, ciepłe! Ale to nie zrobiłeś! Ale zrobiłem, ciepłe jest! Ile czasu? 8 sekund! Ale co? Mamy tu łatki z mlekiem, babeczkę zalaną wrzątkiem i babeczkę z patelni. I teraz pytanie. Olkowi bym zaliczyła, bo jest to zrobiony ciepły posiłek. I jest ciepły. Babeczka z patelni, no też jeszcze jest jakoś do przełknięcia, ale babeczka nie, zalaną wrzątkiem. Nie, miało być zrobione ciepłego posiłka. To zjedz i całe. Zjem. Ze smakiem. Ijo. Jak zje to całe, to ja bym mu zaliczył ten punkt. Naprawdę bardzo dobre. I no, bardzo cieplutkie. Naciągane, ale zaliczam. No i git, nikt nie traci życia i lecimy z kolejnym challenge. Jest. Ale będziemy strzałą. Okay. Macie minutę na przyniesienie mi 5 żółtych rzeczy. Raz, dwa. Raz, no. Dwa. Przynieś mi 5 na raz najlepiej. Nie, 2. Mogę po kolei, proszę. Tak. To jest żółte. 3. Ej, tu nie ma nic żółtego. Czekaj, bo jeszcze szukam. No, szukam tu jeszcze. Sorry, sorry. Daj mi przejść. Już! Mam 5. Maja zaliczone. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, Olek, zaliczone. 1, 2, 3, 4, 5. Zaliczone. Yes. Dobra, nikt nie traci życia. Michał, masz minutę, żeby zafreestylować na TikToku i to wrzucić. Ja pierdzielę, nienawidzę takich zadań. Mam na głowie warkocze. Kurde, rymuje mi się tylko krocze, nie mogę tak zrobić. Yo, freestyle, mordo. Tutaj jestem z Polą Sieczko. Ona nie jest tutaj wieczko. Jestem sobie w domu z Polą. Nie ma czasu, bo mi się myśli plątą. Chodźmy tutaj do basenu. Nie ma czasu spać, syreno. Dzisiaj jest czwartek. Mam na sobie 2 pary majtek i czarne okulary. Kumasz to, stary? No i wrzucaj. Bo wiesz, o co chodzi? Tutaj, mordo, mamy swój sztosik. Dobra, rzucam szybko, jest sumary, nie chcę tego rzucać. Olek na traku, dzieciaku. Czy to się zalicza do freestylu? No tak. Jezu, 60%, 60%. Proszę, staw się. Nie no, jak przegram przez wolny internet, to bez szans. Wejdź do domu. Jezu, to jest najgorszy freestyle mojego życia. Poszło, poszło.
Ja, ale siara, Boże święty. Wrzuciłam. Nie, no przesada! Koniec, rzuciło się! Mogę to usunąć? Nie. Nie ma szans. Nie zabijaj artyzmu w sobie. Lepiej chyba, żeby zabił, co? W minutę musicie dojść na jednej nodze do domku góralskiego i go dotknąć. Czas, start! Yes. Chyba to skakać! Jak ty to robisz tak szybko? 10, 1, 2, 3, 4. A po co ja liczyłem te schody w ogóle? Michał obrał dobrą technikę. Jezus Maria, w końcu nie ma Dominika tryharda. Jestem najbardziej wysportowaną osobą w domu Gen Z. Jak Michał za dupca, dajcie spokój, patrzcie. Nie! 6 sekund! Ja się poddaję. A wiesz, to był pierwszy? Ja? No, ja. Ja się nice. Zmieniłem. Ile macie żyć? 5. 4. 4. Ha, jestem na prowadzeniu! Macie minutę, żeby przerzucić 15 razy zakrętkę dękiem do góry. Dękiem do góry. Dękiem do góry, kurde. Ile? 15 razy? Górą do góry! Czyli tak, tak ma być, tak! Tak! Dobra! 15 razy! YouTuberzy, co nie wiedzą, co znaczy tak do góry! 7! 15! Nie wiem, ile mam! 8! Nie 9, masz tyle! 10! 9, nie wiem! 13! 14! 15! 16! Ej, muszę zacząć na kamerze, bo mogę mieć 16 albo 15. Ale i tak mieć 15. Ale nie wiem, ile mam! No, ale... Nie wiem, czy mam nawet 15, tak szczerze. Ja mam jakieś 11, więc i tak. Ja mam 5. Sprawdźmy na kamerze w takim razie. War! Mi się wydaje, że to było tak. 8, 14. Tak, ja tak, tak słyszałam. Nie, nie, mi się wydaje, że ja będzie. Ja słyszałam, że ty powiedziałeś tak. 7, 15, coś takiego. 14. Yes! 15! Ma 15. Nice. Yes! Widziałem! Dobra, czyli Michał oficjalnie... Nie traci życia, oni tracą. Czyli co? 4, 4, 3? Tak. Mam najmniej w tym momencie. Już nie jestem na prowadzeniu. Ja śmierdzę, bo tak się spłaciłem z emocji. Jakby tak śmierdzisz, że... Ej, Michał, śmierdzi tak pierwszy raz od twoje 5 minut tak. 2. Tak, ale mam kminę. Śmierdziałem tak na twoje 5 minut 2. Bo był Karol. Jest Karol. Ty, ja przez Karola się tak śmierdzę. Jak byliście, to na wyjeździe też tak śmierdziało. No, tam akurat wszyscy śmierdziali, bo okay. Tam było mega ciepło. Dobra, lecimy dalej. Macie minutę na przeniesienie wody za pomocą gąbki do zaznaczonej linii w szklanym naczyniu. Mamy minutę na to, mamy na to minutę, 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 minutę. Gdzie mamy wodę? Tam mamy wodę. Niebieską, ja chcę niebieską. Z wodą? Raz. Ej, ja to widzowie przekminiłem, wziąłem najbliższy zbiornik po prostu. A ja w nim jest, jestem najszybszy. A ja mogę przełożyć sobie zbiornik? Raczej nie, wątpię. Czemu? Przecież nie było powiedziane. Panie, nie, no nie ma opcji, nie ma opcji. Ale łatwo. Dobra, da. Ja nawet mogę sobie... Ja nie mogę kawać. Ale się w siebie w dom... Ja nie muszę męczyć, ja już wygrałem przecież. Nie. Siedziałeś mam ponad, ja robię ponad tylko. Ponad stan. Koło pomóc. Mi! Proszę! Idzie komisja. Witam bardzo serdecznie tutaj. Moje wiaderko tutaj tak, Michał, bardzo ponad stan, bo ja zawsze robię ponad rzeczy. Michał zaliczony, Alek zaliczony, Majano. Ja mam do linii. Czekaj, pomoże mi trochę. Pomożemy ci? Dalej nie jest to do linii. Dalej nie jest do linii. Chcieliśmy, sorry. Przykro mi bardzo, Maja muszę odebrać ci życie. Mam pytanie, jakim cudem zrobić to tak szybko? Długie nogi, jakby spryt i delikatnie mózgu. Ej, było 6 zadań i ja straciłam 3 życia. Czyli dobra. Moja tendencja to jest 50 na 50. Moja tendencja to 78 do 12. Moja tendencja jest taka, że wygram tam. Ała! O, nie! Ej, chodź! Ała! Ej, najgorzej na świecie, bo ja wiem, że to jest tylko paznokieć, okej? Okay? Jakby rozumiem. Nic wielkiego mi się nie stało. To boli, serio to boli. Jezus, ten YouTube jest taki niebezpieczny. Macie minutę, żeby dotknąć wszystkich krzeseł w domu Gen Z poza dołem. Dobra. Start. Dwa. Domu, Olek! Żartowałem. W sumie to nie trzeba liczyć, tylko dotykać. Ja jestem kontuzjowana. 17. To są fotele czy krzesła, bo nie wiem. Weź dla bezpieczeństwa. Dotknę. Hej, Karpole, siadamy. U mnie nie ma krzeseł. Olek ma zamknięty pokój. U chłopaków nie ma krzeseł. Nie ma. A u ciebie jest moja? Jest. Kłamczuch jeden. Dobra, jesteś kontynuowany. No przecież są...
sam sobie utrudniasz! Ja nie dotknąłem wszystkich krzeseł. A gdzie nie dotknąłeś? A gdzie dotknąłeś? W biurze. Dotknąłem u nich w pokoju, dotknąłem tych. A u Oliwiera jest krzesło? Tak. Tak. Jest. Czyli u ciebie nie ma w pokoju? Nie ma krzesła. U ciebie też nie ma? No to ja tu miałem wszystkich. No ja nie. Ja też nie tak wyrażę. To mi jedno życie. Ale mówię, no ja teraz dotknę lekko tego paznokcia i zrozumie strasznie boli. Nie dziwię się, przy paznokieć ci pęk w pół, nie? No. Ja na przykład bym płakał z bólu, nie? Kobiety są takie silne, takie piękne. Kobiety, dziękujemy w ogóle, że istniejecie. Serduszko dla was leci. Bez was by nas nie było. Jezus, jak dupcy! No nie wytrzymam. Ale mną? Tak. Ale stąd nawet jak stąd? Stąd, serio. Niesamowite. Szach z lewej strony. Macie minutę na zbudowanie jak najwyższej wieży z pianek. Czas start. Co? Gdzie są te pianki? Jezus, mój telefon! Przepraszam. A co to znaczy? Nie połam go, nie połam go! Dajmy się! Dobra, podzielmy się. A ja mam jakiś z... Przepraszam, a co to znaczy jak najwyższej? Czyli... takiej, żeby była wysoka. No ale... to jej powiedziałaś. No, pół metra. Nie ma opcji, nie ma opcji. Nie da się tak. Nie no, pół metra minimum. Takie zadanie było na mafii. Im zajęło pół metra zrobienie jakieś 10 minut. O kurde, bez szans. Dobra, ja ogólnie się poddaję. Nie pół metra, ja mam... no. Ja się wypadałem, bo mi się ten makaron... A jak ty to robisz? Aha, bo ja chciałem nabijać wszystkie pianki na to, a wy tak robicie! Ale to ja jestem głupy. Stop. Chyba bezapelacyjnie wygrałem. Bezapelacyjnie tak. Chyba to wszyscy tracą życie. No nie, no patrzcie. Ale to musi stać. No będzie stało jak już. Jak ustaje 10 sekund. No ale moja stała w czasie. Ale moja też przecież ustoi. Ale to nie jest 20 cm. To jest 40 prawie. Nie ma, to nie ma szansy, że to jest 40. iPhone ma 16. Okej. To jest więcej niż tego. Więcej niż 20. Mój iPhone 15 Pro Max ma 16 cm. Okej. Ty tam overanki i 512 GB. Ty tam overanki. Zasady zadania nie były wcześniej jasno określone. Kochana, trzeba robić jak najwyższą i potem mieć po prostu wywalone. Dobra, no co, odpadam? No, wydupcasz. To wszystko przez ten złamany paznokieć. Ej, ale moim zdaniem Michał też traci życie. No Michał... Ja nie... Żartuję! Nie no, bez szans, stary, przecież... Nie no, Michał już zrobił mega lepszą wieżę niż ja. Czyli jest 3-3. Tak. No i jazda, lecimy z kolei. Przecież będzie let's go z jazdą, nie? Tak, let's go z jazdą. Tak. Chciałbym usprawiedlić Maję. Maja po prostu została kontuzowana w ciągu odcinka. I dlatego przegrała. Ona ogólnie się zawsze stara, naprawdę. Kochani, jakby serio, bo wy możecie czasem coś źle odbierać, ale Maja stara się naprawdę tak samo jak my wszyscy. Kochajmy się wszyscy. I Maja, co teraz przegrała, to nie oznacza, że jest słaba. Oznacza, że jest kontuzowana. Więc Maja, miło było z tobą konkurować, jak chcesz. Ale to było szczere, nie? Tak, dobrze. Wybaczysz mi w końcu? Mamy z Michałem beef. Wybaczę ci, jak dostanę to, co mi obiecałeś. Nie mogę tego znaleźć nigdzie w sklepach. Nigdzie nie ma. Gdzie znajdę czekoladę bąbelkową? Widziałam to w każdym sklepie, w którym byłam ostatnio. Ale... tak, ogólnie ja się staram dużo bardziej niż Michał. Ja uważam, że naprawdę Pola się do mnie uwzięła. Ja też uważam i jak coś, piszcie w komentarzach, że Pola zła, a Maja to dobra. I moim zdaniem powinniśmy chyba z tego powodu wywalić Polę z kanału. Wydaje mi się, że tak. Jakby jak później zobaczycie po prostu Poli i Sieczko nie będzie u nas na kanale, to wiecie dlaczego. Myślę, że to jest odpowiednia kara dla niej. Ale co? Nie, no nie ważne. Macie minutę, żeby przenieść 15 cukierków za pomocą słomki na swój talerz. Czas start. No ej! Ej, nie da się! Da się. Sprawdza. Raz. Kurde! Bez szans. To 10. Trzeba dostosowywać zasady. Nie! Mam słabe stanie. Kurde! Skup się. 3. Na pomoc zasłonki, tak? Tak. No nie, to jest oszukaństwo. Nic prowadząca nie mówi. Bo już widzę, że i tak nie ma szans, więc jakby... Koniec czasu. Mam 3. Nie! Co? Trudno, tracimy po życiu. No, ja bym akurat w tej konkurencji wygrała, więc... Do, na szczęście cię nie ma tutaj. Chcesz już... Od razu już? No. Ale lubię takie jakby... Nie ma! Jest niespodziewane zrotacji. Adrenalinę to ja mam jak jego woń z podpachy. Macie minutę, żeby napisać swojej mamie, że jesteście w ciąży. Nie, żartuję. Ej, ja już odpaliłem konwersację z mamą praktycznie. Ja tak samo. A mogę taki nie napisać, że o ty kontenciaru, jaka ty ten, pranksterka. Mamo, jestem w ciąży. Moja mama jest z Niemczech i wysyła mi czasem takie obrazki z kotkami i Las dich drucker gute Nacht. Co znaczy? Macie minutę na napisanie 6-wersowego wierszyka, rymowanego oczywiście na kartce. Czas start. Stój! Dobra.
Hej, ka, na, ka. Zgubę. To, co napisałem tutaj, naprawdę za to powinien dostać Oscara, Nobla, wszystko naraz. Proszę Państwa, zebraliśmy się tu na odczytaniu pewnej bardzo ważnej rzeczy. Wszak nie mogę. Niech, niech się to samo zrobi. Ej, ja nie, jakby, ja nie jestem głupi, okej? Okay? Zasady były następujące. 6 wersów, rymowane, minuta. Czy sobie poradziliście? Sprawdźmy. Jakby, mam 6 wersów. Ale czy to jest wiersz? Czy to jest rymowane? Nie mam pojęcia. Proszę naciszyć na planie. Hejka, naklejka. Michał się skichał. Maja się połamała. Olek to trolek. Pola betycz. My na go fajno. Co? Ej, jakby nie chcę nic mówić, ale gdzie tam są rymy? Najbardziej mi się podoba moment, w którym się rymuje Pola i Bedwicz. To jest mój ulubiony moment tego wieczora. Jakby, ja uważam, że to jest taka interpretacja własna. Ja na przykład bardzo dużo emocji tutaj. Ej, ja się popłakałam. Nie, bo to jest naprawdę bardzo jakby emocjonalny wiersz. Mega dużo emocji i to, co siedzi mi w środku, po prostu oddałem do tego wiersza. Znaczy, więc generalnie on. Ale mogę się dokończyć. Jeszcze, przepraszam bardzo. Jakby naprawdę nie wie pani, co ja przechodzę w życiu. I naprawdę dla mnie ten wiersz znaczył więcej niż jedno z życie. A ja zaprezentuję swój wiersz. Mam nadzieję, że mój będzie rymowany. Piękny dzień, piękna aura, pod domem błyszczą się auta. Jestem kozak na YouTubie, kiedyś znajdę swoją zgubę. Ile tam jest wersów, kochana? Piękny dzień, piękna aura, pod domem błyszczą się auta. Jestem kozak na YouTubie, kiedyś znajdę swoją zgubę. Sześć. Okay. Też mam sześć. Ale jakby Pola bad bitch się nie rymuje. Ale nago fajno. Ale okay. Pamiętaj, że nie wszystko musi się rymować, bo jakby to jest interpretacja własna i po prostu to akurat najbardziej pasowało mi do ciebie, bo jesteś taka. Ale przecież wiersz rymowany musi się rymować i w tym nie ma miejsca na interpretację własną. Ja zimpretowałem inaczej wiersz. Zimpretowałeś? Tak. Twoja impretacja niestety nie może zostać zaliczona, wiesz? Bardzo mi przykro, Michał, ale tracisz życie w tej konkurencji. Czy wychodzę na prowadzenie? Wychodzisz na prowadzenie i przechodzimy do następnego, ostatniego zadania wyłaniającego zwycięzcę, no chyba, że ty stracisz życie, będzie remis, to zrobimy jeszcze jedno. Ruta prowadząca. Nie chcę, żebym wygrał. Czuję, że faworyzuje Olka. Nie mnie, nie Maję, Olka. Witam panią prowadzącą. Przechodzimy już do następnego zadania, więc stuldziu. Oczywiście, że tak. Ruta prowadząca wypada z kanału ekipy. Ej, Karol, pamiętasz jak ten? Jak w Hiszpanii, jak dogrywaliśmy te stawki do twojej 5 minut 2, jak śmierdziałem w aucie, nie? No. Tak mega, co kazali mi wyjść z auta, nie? Mówią mi, że śmierdzę podobnie, chcesz pomagać, czy nie? Nie. Przejdź, przejdź, tylko koło Karola, no. Przejdź. No. Czyli... Ej, to od ciebie tak śmierdzi w tym domu. Tak! Ja mówię, co tu tak wali w tym domu? To od dywanu! To nie ode mnie! No przecież to ci poczułem! Dzisiaj to jest mix dywanów i Michała, więc jakby... Ale no, Michał, od początku, od połowy odcinka każdy się od ciebie odsuwa. No, to pójdę się umyć po odcinku, w końcu, po trzech dniach. Finał! Finał of the finale! Albo i nie. Co się okaże? Postawię wam pod nóżkami, abyście się schylili i trochę sportu w życie wprowadzili. Ale ładnie jest! Ej, sama to zrobiłaś teraz, czy? No, to wyszło samoistnie. Ej, mega fajne, tak szczerze. Macie minutę na wypicie dwóch butelek gazowanego napoju, czas start! Ej, nie ma opcji, nie ma opcji. Ale paskudne! Kto to kupił? Ej, mega niedobre. 40 sekund zostało. Ej, jak ktoś widzowie na co dzień jest reklamą i nie bekam. Tak. Ile zostało czasu? Jest git. Ej, autentycznie mi się cofnęło, nie? 17 sekund, dawaj! Dasz radę, dasz radę. Dawaj, to wygrasz! 10 sekund, Olek! Nie dasz rady, jest dasz słaby. Radę, dasz radę! 7, 6, 5, 2, jest. 1! Wylał! Nie, no to akurat dużo moim zdaniem. Tyle wody, no niestety, bardzo mi przykro, Olek, ale nie mogę tego zaliczyć. Starałem się. Nieważne, jakbym bardzo o tym marzyła. Ej, czuję się jak teraz w drugim miesiącu ciąży, mam taki brzuch wzdęty. Więc stracisz życie, zostało wam po jednym. Ostatnia konkurencja! Fino! Ej, właśnie wam pokażemy gniazdo szczerszeni. To mamy kod domu Jens. Kurde, faktycznie. Patrzcie, jak to wygląda. I co, nie ma ich wokół? Nie, nie, nie.
A gdzie są? Zapryskaliśmy je, żeby właśnie się stąd wyprowadziły. I wyprowadziły się? Tak. Ej, powalone, że jakby, w sensie ja bym nigdy nie powiedział, że to jest gniazdo. Przed finałową konkurencją chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Moja mama na wiadomość, mamo, jestem w ciąży, napisała dziewczynka czy chłopak i że nareszcie będzie babcią, hura. Dobra, może zaczynać, ja tylko musiałem pochwalić, że mam napisał. Okej, okay. Michał, masz minutę, żeby strącić 40 kubeczków za pomocą... Mamona, to jest finałowa konkurencja! Jak piłem to gazowane przez chwilą, to się zaraz albo zerzygam, albo zesram. Nie muszę się wybierać. Oczywiście, jeżeli nie uda się to po prostu ten, który strąci więcej, wygrywa. Jaka jest najlepsza taktyka? Nie wiem. Nie ma opcji. Zapraszam do wyjścia. Żegnam czule. Ja pierdzielę. Nie dam rady. Ja mi się kręci w łbie. To gazowane. I teraz to. Kombo taki, że z kibla nie zejdę przez godzinę. Nie ma opcji. Michał! Oboje straciliście wszystkie. No to pobiegamy. Macie telefony? Tak. To jest runda finałowa, proszę państwa. Więcej nie będzie. Poczekaj. No mam. Uwaga. Kto w minutę zrobi większej ilości żywych stworzeń zdjęcia, wygrywa. Człowiek się liczy? Tak. Start. Ale jeden człowiek, tak? Zwierząt. No człowiek się liczy jako jeden. Pająk jeden? Szerszenie! Od razu biegniemy przed dom, tu nie będzie żadnego zdrowego zwierzęcia. Jest. Gdzie? Patrz. O, dziś. Hej, owady to też zwierzęta? Tak. Jest ślimak, a była to sama skorupka od ślimaka, ale to się okaże później. Ślimak! Jo! Patrzcie, normalnie w naturze jesteśmy. Ej, no nie ma tu żywych zwierząt, o co chodzi? O, paczka do mnie przyszła. Może mrówka? Gdzie ona jest? Dobra. Tam są, pojdę tam szerszeni! Proszę, to jest, dobra, mrówka jeszcze. Dobra. Zawsze tu jest pełno zwierząt, widzowie, chodźmy w tamtą stronę. Ale poczekaj, bo minuta już pewnie minęła. Dobra, szybko jakiś ptak. Pokazujecie po jednym, komu się pierwszemu skończą, ten przegrywa te zawody. A jak na jednym zdjęciu mam więcej niż jedno zwierzę, to się liczy? Tak. Jako dwa zwierzęta. Tak. Liczymy żywe stworzenia. Tak, na zdjęciu. Dobra. Lecimy. Trzy, cztery. Ślimak. Pająk w rogu. Tak, pokaż. Ślimak. Jest ślimak, jest pająk, wiem który. Mrówka. Jakiś gówno. Jest. Jakiś robal. Dobra, po dwa. A gdzie, nie wiem, pieski, kotki, lwy, tygrysy? Stara, tutaj nawet człowieka nie widziałem na ulicy, a co dopiero tygrysa, psa albo kota. Trzy, cztery. Na jednym zdjęciu mam trzy ptaki, więc mam plus trzy, czyli mam pięć. Ale to muszą być różne ptaki. No raz, dwa, trzy. Ale to nie wiadomo, czy to są różne, czy te same. Mogę ci zaliczyć jako dwa różne, bo widzę, że są dwa różne na pewno. No dobra, no to zaliczmy więc dwa. Więc daję ci dwa, mam cztery zwierzęta. No ja pająk inny gatunek, więc kutku. No, niech będzie. O, tu mam cztery już, ja mam trzy. No. A to, aha, dobra, no dawaj. Next. Ślimak. To było moje ostatnie zdjęcie. O kurde. Trzy zdjęcia. To ja mam na przykład, wiesz mnie, ale to są pszczoły. Albo ptaki. Nie, pszczoły. Okej. Okay. Pszczółki. Pięć. Czyli miała ma pięć. Czyli tak naprawdę już nieważne, co pokażesz. Mam jeszcze mrówkę, ale wygrywasz tę konkurencję. Dziękuję bardzo. Teraz już ci nie uścisnę dłoni, bo jesteś mega spocony. Przepraszam, ale my się widzimy w następnym odcinku. Bajo.